Chciałem opowiedzieć, może zacząć od kilku słów o firmie ogólnie, ale skupić się na naszym nowym produkcie, który jest ciekawy z tego względu, że z jednej strony jest dość kontrowersyjny, bo ma za zadanie tak naprawdę wykorzystanie techniki Man in the Middle do rozpinania protokołu, który teoretycznie jest zaprojektowany do tego, żeby to uniemożliwić, żeby uniemożliwić właśnie inspekcję ruchu, który jest szyfrowany. Ten protokół SSL czy TLS ma za zadanie szyfrowanie ruchu end-to-end, czyli od użytkownika do serwera. Więc może jeszcze tylko kilka słów wstępu, z czego jestem dumny. Mix Systems jest chyba jednym, wydaje mi się, że jedynym, ale tego nie mam pewności. To ja? Z wendorem. Może rozładowany jest mikrofon. To drugi, to samo. Raz, dwa, trzy. Witam ponownie. Więc jesteśmy chyba jedynym na polskim rynku wendorem bezpieczeństwa, który stara się zaistnieć międzynarodowo. Zaczęliśmy już 11 lat temu. Pierwszym naszym produktem był system uwierzytelnienia autoryzacji. Mamy tak naprawdę dwie wersje tego systemu. Jeden do korporacji, on jest głównie wykorzystywany jako serwer Radiusa. I druga wersja tego systemu do na przykład instytucji finansowych. To jest system uwierzytelnienia na przykład używany w bankowościach elektronicznych. I jedną z takich innowacyjnych rzeczy to było to, gdy wdrażaliśmy ten system w Eurobanku w 2007 roku. To było to pierwsze wdrożenie tego typu na świecie, gdzie użytkownik mógł wykorzystać aplikację mobilną do uwierzytelnienia do bankowości elektronicznej i do autoryzacji transakcji. Aplikacja była w stanie wyświetlić informacje, szczegóły transakcji, które użytkownik ma wykonać. Z tego co wiem, to była pierwsza tego typu wdrożenie na świecie. Oczywiście wtedy jeszcze nie było smartfonów, bo było to dawno temu. Były za to telefony z Java. Ale system jest ciągle rozwijany, smartfony też działa. Aktualnie mamy ponad 150 klientów. W zeszłym roku zaczęliśmy mocną ekspansję poza Polskę, bo mając produkty w ramach tego rynku bezpieczeństwa, tak czy inaczej nawet na polskim rynku, musieliśmy konkurować i tak z producentami z całego świata, więc równie dobrze możemy to czynić poza granicami naszego kraju. No i na razie ta ekspansja wygląda dość dobrze. Kolejnym produktem, którego tutaj nie będę mówił, ale to jest system FUDO do monitorowania uprzywilejowanych sesji. Również wykorzystuje technikę Man in the Middle, ale służy do nagrywania sesji np. administracyjnych czy zewnętrznych konsultantów. I takie sesje można nagrywać, można odtwarzać w przeglądarce. I zwyczajnie zbierać takie logi audytowe, dokładnie widzieć to, co użytkownik widział na swoim ekranie i później przeszukiwać w razie problemów. Inna ciekawa rzecz, nie do końca popularna na polskim rynku. Polski rynek niestety przekonuje się, zwłaszcza do systemów Linuxowych, ale przez długi czas jednak oprogramowanie open source było traktowane po macoszemu. Podstawowy argument to jest to, że jest mniej bezpieczne, bo łatwiej znaleźć błąd. Przecież oprogramowanie jest otwarte. Do czego mam nadzieję, że rynek powoli dojrzewa, że to jest absolutnie nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. My wykorzystujemy do swoich produktów głównie system operacyjny FreeBSD. Z tego też względu, że jakby hobbystycznie tym systemem, rozwojem tego systemu zajmuje się od kilkunastu lat. Więc cała firma tak naprawdę głównie stoi na FreeBSD, do którego również FreeBSD wykorzystujemy. Wykorzystujemy również Postgresa,
Pythona, Django, Bootstrap. Także bardzo lubimy open source, wspieramy open source i staramy się nasze zmiany, które my w jakiś sposób rozwijamy w ramach projektu open source, upstreamować i dzielić się tym, co możemy. No ale przejdźmy do samego SSL-a i TLS-a. Jaki jest jakby cel tego protokołu, po co on był wprowadzony? No przede wszystkim jakby celem było wykorzystanie kryptografii w biznesie, właśnie chociażby, żeby bezpiecznie można było korzystać z bankowości elektronicznej, czy wykonywać wszelkie operacje finansowe, ale również, żeby był bezpieczny i była zachowana prywatność, jeżeli chcemy dostać się do naszych danych, nie wiem, zdrowotnych. Także główną rolą jest ochrona oczywiście prywatności. Kolejna rzecz to jest ochrona autentyczności danych, czyli w ramach protokołu TLS również jest zapewniona integralność danych, więc jeżeli ktoś stojąc sobie w środku próbuje modyfikować te dane, mimo że nie jest w stanie do nich zajrzeć, to protokół jest w stanie to oczywiście wykryć. No i kolejna rzecz to jest oczywiście weryfikacja tożsamości serwera. Czyli jeżeli łączymy się na jakiś serwer i ktoś jest w stanie przekierować nasz ruch gdzieś na bok, to oczywiście protokół SSL czy TLS potrafi nas o tym ostrzec. Oczywiście jesteśmy w stanie stwierdzić na bazie certyfikatu serwera, czy faktycznie łączymy się z serwerem, z którym chcemy się połączyć, czy może nie. No i też w ogromnym skrócie i uproszczeniu, jak działa połączenie. No przede wszystkim aplikacja kliencka musi posiadać certyfikaty tak zwanych publicznych, zaufanych centrów certyfikacji, czyli aplikacja kliencka w większości przypadków to jest przeglądarka internetowa. Producenci przeglądarek dystrybuują przeglądarki razem z certyfikatami centrów, publicznych centrów certyfikacji zaufanych, więc tak naprawdę użytkownik musi ufać temu, tym centrum. Ktoś się rozwinął? Nie, no nie powinien. No. No, wyłączył się? A ty wyłączył. Spróbujemy teraz tym. Także tak naprawdę przeważnie użytkownik jest zwyczajnie zmuszony do tego, żeby ufać centrum certyfikacji, który ufa producent przeglądarki. I zdarzały się oczywiście w historii przypadki, ja pamiętam dwa, gdzie takie publiczne centra certyfikacji były kompromitowane, czyli ktoś włamywał się do centrum certyfikacji i był w stanie generować na przykład certyfikaty dla Google.com czy Gmaila, i podpisywać te certyfikaty zaufanym certyfikatem centrum. Więc był w stanie wtedy przekierować użytkowników na inną stronę. No i przeglądarka nie raportowała żadnego problemu, bo jakby certyfikat był podpisany przez zaufane centrum. Jednym z takich przykładów takiego centrum był DigiNotar. No i jak to nie... Nie słychać generalnie, tak? Także w przypadku DigiNotar, gdzie była taka kompromitacja i DigiNotar trochę źle obsłużył ten przypadek, jakby przez długi czas nie było reakcji z jego strony, ale w przypadku centrum certyfikacji, które zostało skompromitowane, niestety zaufanie takiego centrum szybko wygasa. I zaraz producenci przeglądarek po prostu zaczęli usuwać certyfikaty tego centrum z przeglądarki, więc wygląda to szybko zbankrutował. Tak czy inaczej, użytkownik przeważnie ma możliwość edycji certyfikatów centrum, ale rzadko to robi, więc po prostu użytkownik ufa temu, co producent przeglądarki tam dodał. No i oczywiście w momencie, kiedy łączymy się z serwerem, kolejność jest taka, że serwer przedstawia nam się swoim certyfikatem. No i aplikacja musi zweryfikować ten certyfikat.
Jeżeli certyfikat zostanie pomyślnie zweryfikowany, aplikacja i serwer uzgadniają klucze sesyjne używane do kryptografii symetrycznej. W samym handshake'u SSL-owym jest używana kryptografia asymetryczna. W certyfikacie jest zawarty klucz publiczny, jakby serwer musi udowodnić, że on jest właścicielem klucza prywatnego. Do tego używamy kryptografii asymetrycznej, no ale oczywiście kryptografia asymetryczna jest dużo wolniejsza, więc jak już zostanie uzgodnione, zostaną klucze sesyjne, używane jest tylko kryptografia symetryczna, czyli na przykład algorytm ALS. Na czym polega weryfikacja certyfikatu? No przede wszystkim taka przeglądarka musi sprawdzić, czy certyfikat jest poprawnie podpisany przez Centrum Certyfikacji. Do tego również jest wykorzystywana kryptografia asymetryczna. No i oczywiście to musi być certyfikat centrum, któremu przeglądarka ufa. To jest oczywiście delikatne uproszczenie, ponieważ rzadko kiedy rootowy certyfikat jest używany do podpisywania bezpośrednio certyfikatów. Mamy cały jakby łańcuch certyfikatów. Mamy na górze certyfikat rootowy, który jest sam podpisanym certyfikatem. I później mamy certyfikaty pośredniczące i któryś z tych pośredniczących certyfikatów jest używany do podpisania certyfikatu naszego serwera. W tym certyfikacie w polu common name jest zawarty adres naszego serwera. Na przykład support.systems.com. Także jeżeli ten certyfikat jest poprawnie podpisany, to oczywiście jest sprawdzany, czy jest wystawiony dla serwera, z którą się łączy, czyli ten pole common name jest sprawdzany. Również w certyfikacie znajdują się pola, które definiują okres ważności certyfikatu. Pole definiujące, od jakiego okresu certyfikat jest ważny i do jakiego okresu certyfikat jest ważny. Przeważnie centra certyfikacji wystawiają certyfikaty ważne rok lub dwa lata. No i oczywiście kolejna ważna rzecz. Jeżeli stałoby się tak, że na nasz serwer, na przykład Google, ktoś się włamał i był w stanie odczytać klucz prywatny naszego serwera, to taki certyfikat powinniśmy unieważnić. Bo do tej pory ktoś jest w stanie podszywać się pod nasz serwer. Więc certyfikat można unieważnić przed okresem jego ważności. Wtedy on jest dodawany przez takie centrum certyfikacji do listy CRL albo jest używany przez tego razu protokół OCSP do zapytania centrum certyfikacji, czy ten certyfikat jest ciągle ważny. Protokół OCSP pozwala na dużo szybszą reakcję w przypadku unieważnienia certyfikatu, ponieważ listy CRL mogą być ważne, nie wiem, tydzień lub dłużej. Więc jeżeli pobraliśmy aktualną listę CRL, a certyfikat został za chwilę unieważniony, to dopiero za tydzień się o tym dowiemy. W przypadku protokołu CSP możemy się dowiedzieć natychmiast o tym fakcie. Natomiast z protokołem CSP jest związanych kilka kontrowersji czy problemów. Przede wszystkim to jest bardzo duży narzut wydajnościowy na centra certyfikacji, bo jeżeli się łączymy, jeżeli mamy jakąś bardzo popularną stronę, nie wiem, facebook.com, który działa tylko po TLS-ie teraz, to jeżeli każda przeglądarka chce zapytać przy każdym połączeniu na Facebooka, czy certyfikat jest ważny, to oczywiście ten ruch musi obsłużyć centrum certyfikacji. To jest sporo osób, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przeglądarka musi podjąć, jeżeli nie może się skontaktować z serwerem OCSP, czy musi też podjąć decyzję, czy połączenie mimo wszystko zrealizować, bo na przykład taka komunikacja stajmałkowała, czy nie wpuścić użytkownika na stronę. No oczywiście obie opcje nie są zbyt optymalne dla użytkownika, bo albo nie wpuścimy użytkownika na stronę, albo wpuścimy go na stronę, mimo że certyfikat mógł zostać unieważniony. Kolejny problem z protokołem OCSP jest, że tak naprawdę on nie wymaga komunikacji szyfrowanej między przeglądarką a centrum certyfikacji, więc ktokolwiek stoi sobie i ogląda ruch między przeglądarką a centrum certyfikacji, może zobaczyć, na jakie strony się łączymy, gdyż zwyczajnie będą widoczne zapytania o certyfikaty do centrum certyfikacji. Więc można i również centrum certyfikacji będzie też widziało
na jakie strony użytkownik próbuje się łączyć. Więc to też nie, może nie być zbyt korzystne. Ok, ale przyjrzyjmy się teraz sieci korporacyjnej. No jakby TLS wydaje się być idealnym narzędziem do ukrywania pewnej na przykład nielegalnej aktywności, jeżeli mamy nieuczciwego pracownika lub nieroztropnego pracownika. Więc jeżeli on korzysta z SSL-a czy TLS-a, a najprostszy sposób to jest po prostu połączyć się na Gmaila, który również korzysta z TLS-a domyślnie i wysłać, nie wiem, dane klientów, numery karty kredytowej czy tego typu rzeczy, po prostu używając Gmaila. Systemy do wykrywania wycieku danych z firmy nie są w stanie tego ruchu tak naprawdę zobaczyć. Oczywiście w drugą stronę też to działa, jeżeli użytkownik wchodzi na jakąś stronę, która ma szyfrowanie włączone, a na tej stronie są jakieś malware, to również wszelkie oprogramowanie, które monitoruje naszą sieć korporacyjną w poszukiwaniu takich malwareów, nie będzie w stanie wykryć, że użytkownik właśnie z tej strony pobiera sobie malware. No i w dużej mierze rozwiązania właśnie typu Data Leak Prevention czy Intrusion Detection Systems są bezużyteczne w kontakcie z danymi szyfrowanymi. A te rozwiązania, które mają taką opcję, żeby przeprowadzać taki, żeby użyć techniki Mending the Needle do tego, żeby zaglądać w ten ruch szyfrowany, przeważnie powoduje to ogromną degradację wydajności, nawet czasami do 80%. Natomiast chciałbym też podkreślić, że bądźmy realistami, tak? Jeżeli ktoś jest mocno zorientowany w temacie, nawet nie mocno, ale trochę, to jest oczywiście w stanie obejść nie tylko systemy, które analizują ruch nieszyfrowany, ale również systemy, które analizują ruch szyfrowany. Gdyż najprostszym przykładem to jest zwyczajnie wysłanie mailem zaszyfrowanego pliku. I wtedy czy nasz system, czy dowolny inny system, który nie zna hasła, zwyczajnie nie jest w stanie odszyfrować tego pliku, nie jesteśmy w stanie przeanalizować, co tam jest. Ale w praktyce okazuje się, z tego co rozmawiałem na przykład z ludźmi z bezpieczeństwa, na przykład z dużych telekomów, okazuje się, że nie ma tygodnia, żeby ktoś nie był zwolniony z pracy, to próbuje wysłać jakieś wrażliwe dane nieszyfrowanymi kanałami. Także ludzie są dość naiwni i nawet nie próbują czasami się ukrywać. Także nawet tacy ludzie oczywiście wpadają. Natomiast pytanie też, ile jest osób, które jednak stara się w ten sposób wyprowadzić dane, używając chociażby TLS-a. No odpowiedzią może być oczywiście blokowanie ogólnie wychodzącego szyfrowanego ruchu. Czyli wszelkie połączenia na strony szyfrowane w sieci korporacyjnej będziemy blokować. To jest jedna z odpowiedzi. No ona staje się coraz mniej praktyczna, gdyż już w tym momencie w sieciach korporacyjnych obserwuje się, że 50% ruchu potrafi być szyfrowane. Także i to niestety będzie rosło. Z kilku względów, które tutaj wymieniłem, to nie są wszystkie, ale jakby takie najciekawsze. Kiedyś jeszcze za czasów SSL-a był taki problem, że dla jednego adresu IP mogliśmy mieć tylko jeden serwer www, konkretną nazwę serwera, konkretną domenę. Z tego względu, na to, jak działał SSL. Czyli najpierw nawiązywaliśmy połączenie TCP, później nawiązywaliśmy połączenie SSL, a dopiero później wysyłaliśmy request HTTP. Także dopiero w requestie HTTP był adres strony, na który próbowaliśmy wejść. I w związku z tym, w momencie, kiedy byliśmy w stanie dowiedzieć się, na jaką stronę użytkownik próbuje wejść, było już za późno, bo już mieliśmy zestawione połączenie SSL, już certyfikat został do użytkownika wysłany. Do TLS-a wprowadzono takie rozszerzenie, zwane Server Name Invitation,
które powoduje, że przeglądarka może wysłać adres, na który łączy się użytkownik, domenowy adres, razem z pakietem TLS Client Hello, czyli przed jeszcze, czyli ten pakiet jest wysłany do serwera i serwer przy pierwszym pakiecie, otrzymuje informację, na jaką stronę użytkownik próbował wejść, więc może mu wysłać w zależności od tego różne certyfikaty. Więc dzięki temu możemy mieć kilka różnych stron www na jednym adresie IP. A jak wiemy też, ilość adresów IP w wersji czwartej się już skończyła, także już będzie problem. Kolejny powód, dla którego ilość ruchu szyfrowanego rośnie, to są oczywiście skutki wycieków Edwarda Snowdena. Nawet kilka dni bodajże po pierwszych wyciekach Snowdena Facebook włączył domyślne szyfrowanie całego ruchu. Jest dostępne tylko po TLS-ie. Podobnie jak Google, Netflix. Netflix nawet włącza szyfrowanie, pracuje nad włączeniem szyfrowania nie tylko do samego logowania, ale również do w ogóle wysyłania kontentu, wysyłania, streamowania filmów. Nawet to ma być szyfrowane TLS-em, mimo że jest DRM, to nawet ten ruch ma być szyfrowany TLS-em. Tego nie do końca rozumiem, ale jest taki jakby nacisk, że jednak wszystkie popularne serwisy starają się działać tylko w ramach TLS-a. Pojawiają się też, czy pojawiło się darmowe centrum certyfikacji. Do tej pory wszystkie centra certyfikacji bazowały na tym, czy zarabiały po prostu na generacji certyfikatów. To też wynikało z tego, że centra certyfikacji muszą zweryfikować w jakiś sposób, czy ktoś, kto ubiega się o certyfikat, faktycznie jest właścicielem danej domeny. To jest oczywiście jakiś ten narzut administracyjny i za to użytkownicy płacą. Było też centrum certyfikacji, które nie pobierało opłat za nie pobierało opłat za generację certyfikatu, natomiast pobierało opłaty za unieważnienie certyfikatu. To centrum również zbierało żniwa w momencie błędu Heartbleed, gdzie się okazało, że mogły wyciec klucze prywatne bardzo wielu serwerów i nagle trzeba było unieważniać certyfikaty. I to centrum właśnie na tym zarabiało. Ale centrum certyfikacji Let's Encrypt jest o tyle unikalne, że jego ideą jest całkowita automatyzacja, że ona jakby, cała infrastruktura jest utrzymywana z dotacji, czy ze sponsorów, ale samo wystawienie certyfikatu jest całkowicie darmowe. I wszelkie procesy czy mechanizmy, które służą do udowodnienia, że jestem właścicielem domeny, są zautomatyzowane. Dzięki temu wystawienie certyfikatu można wykonać za darmo. I to oczywiście pozwoli wielu stronom, które do tej pory na przykład nie było stać na certyfikat, pozwoli tym stronom posiadać certyfikat, ważny certyfikat SSL czy TLS i również serwować lub szyfrowany. No i kolejny jakby gwóźdź do trumny dla ruchu nieszyfrowanego to protokół HTTP 2.0, który, tak jak zostało to uzgodnione między producentami najpopularniejszych przeglądarek, ma być w pełni szyfrowany. Sam protokół HTTP 2.0 nie wymaga szyfrowania, to nie jest jakby coś, co jest konieczne, ale jest jakby taki konsensus, że żeby wszystkie strony w ramach tego protokołu były już szyfrowane. Także w momencie, kiedy HTTP 2.0 się spopularyzuje, ma działać jedynie w ramach ruchu szyfrowanego. Także to 50% to jest dopiero początek. Dlatego, jeżeli pracodawca chce być w miarę interesujący dla pracownika i jednak pozwolić mu na jakiś dostęp do internetu, który czasem jest też wymagany do pracy oczywiście, no nie może zablokować zwyczajnie ruchu szyfrowanego do internetu. To by zwyczajnie praktycznie użytkowników odcięło od dużej części internetu. OK. Do produktu wracając. Jak działa Linux? Linux przede wszystkim właśnie wykorzystuje technikę Manning-Denby. Moim zdaniem jest to ciekawe o tyle, że większość wynalazków, które były wynalezione, by służyć dobrym celom, takie jak na przykład dynamit, zaczęły być wykorzystywane do celów złych.
My teraz odwróciliśmy ten trend. Jakby użyliśmy techniki many individu, która z założenia była używana do tego, żeby przeprowadzać ataki, używamy do ochrony sieci korporacyjnej. I rynek zwyczajnie stoi sobie pomiędzy użytkownikami a internetem i terminuje wszystkie sesje SSL-owe czy TLS-owe na sobie i łączy się również, sam nawiązuje połączenie z docelowymi serwerami. Dzięki temu ma wgląd do ruchu nieszyfrowanego. Cały ruch nieszyfrowany może być właśnie wysłany do rozwiązań typu Data Leak Prevention, czyli Intrusion Detection Systems, do analizy. Jeżeli coś z tym ruchem jest nie tak, takie rozwiązanie może nam wysłać na przykład informację, żeby takie połączenie zaterminować. Oczywiście jest z tym związanych kilka problemów technicznych. Przykładowo jest taka technika nagłówek HTTP, gdzie serwer może poprosić przeglądarkę, żeby zapamiętała sobie klucz publiczny certyfikatu, którym się serwer przedstawia. Więc jeżeli użytkownik wszedł wcześniej na stronę jakąś, na przykład nie wiem, google.com i później wstawiamy linksa do sieci, który generuje oczywiście własne certyfikaty, to użytkownik może już nie być w stanie wejść na tą stronę. Ponieważ oczywiście przeglądarka zapamiętała klucz publiczny certyfikatu oryginalnego serwera, a nie certyfikatu wystawionego przez Linux. Inny problem to jest usługa zwana Certificate Transparency. To jest wynalazek Google'a, który został wprowadzony po to, żeby wykrywać problemy z centrami certyfikacji. Do tej pory, jeżeli na przykład centrum certyfikacji zostało skompromitowane, tak jak DiviNotar, i centrum certyfikacji generowało certyfikaty na przykład dla Google.com, dopiero łącząc się na tą stronę daną ścieżką, która była właśnie atakowana, mogliśmy otrzymać ten certyfikat podrobiony, powiedzmy. Ale w żaden inny sposób nie byliśmy w stanie wykryć tego, że coś jest nie tak z tym certyfikatem. Bo certyfikat oczywiście, przeglądarka nie zgłaszała problemów, certyfikat był ważny, więc nawet ciężko było, żeby wzbudzić czyjekolwiek podejrzenie. I Certificate Transparency ma to zmienić, a zmienić w ten sposób, że Certificate Transparency to jest technologia, która umożliwia publikację całego logu ze wszystkich certyfikatów, które są podpisywane przez Centrum Certyfikacji. Czyli jeżeli Centrum Certyfikacji wystawia certyfikat dla danego serwera, również publikuje od razu ten certyfikat w takim logu Certificate Transparency. I teraz przeglądarka, jeżeli łączy się na daną stronę i pobiera certyfikat serwera, może również sprawdzić, czy ten certyfikat jest w tym logu. I dzięki temu przynajmniej wie, że ten certyfikat został upubliczniony. A z drugiej strony właściciel tej domeny może również cały czas monitorować taki publiczny log, certyfikat transparencji i patrzeć, czy czasem nie pojawił się jego certyfikat, mimo że on nie prosił o ten certyfikat, nie próbował, nie wykupił nowego certyfikatu i może monitorować, czy tam nagle nie znalazł się nowy certyfikat. To jest ciągle nowa technologia, jeszcze przeglądarki nie do końca to wspierają, albo tylko Google'owy Chrome. Natomiast jest to ciekawy sposób na to, żeby wykrywać problemy z centrami certyfikacji. Te problemy techniczne są rozpoznawane przez niektórych producentów przeglądarek, właśnie na przykład przez Google'a, gdzie przeglądarka Google'a ignoruje te dwie rzeczy dla certyfikatów podpisanych przez lokalne centrum certyfikacji. Czyli jeżeli my do przeglądarki dogramy centrum certyfikacji, lokalnie dogramy, czyli nie jest to centrum certyfikacji, z którym przeglądarka została pobrana z internetu, jeżeli certyfikat jest przez takie centrum podpisane, to te dwie rzeczy nie są enforcowane, nie są sprawdzane. Właśnie ze względu na działanie tego typu rozwiązań jak nasze, że zwyczajnie certyfikaty są generowane lokalnie i ten ruch powinien być w jakiś sposób monitorowany. Nie wszystkie przeglądarki jeszcze mają taką politykę, ale wydaje mi się, że to się zmieni, bo jest to dość naturalne.
No i oczywiście nie zapominajmy o problemach ideologicznych, czyli o kontrowersjach związanych tak naprawdę z rozszerzaniem ruchu SSL-owego. No przede wszystkim kojarzy się tego typu techniki z działaniem służb NSA, gdzie NSA ponoć miało takie możliwości, czy z tego, co wynikało z dokumentów Snowdena, atakowało na przykład Yahoo, Google, czy nawet na Microsoft w ten sposób, że atakowało w środku sesje do tych firm. Nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie, czy właśnie kompromitując centra certyfikacji, czy prosząc centra certyfikacji o certyfikaty, czy dogadując się z tymi firmami, prosząc o klucze prywatne dla ich certyfikatów. Natomiast oczywiście jest to dość kontrowersyjny temat. Kolejnym problemem, który również nie pomógł tego typu rozwiązaniom, jest Superfish. To było oprogramowanie, które stało się popularne za sprawą Lenovo, które to bodajże w 2014 roku zaczęło instalować to oprogramowanie na wszystkich swoich laptopach z Windowsem, a oprogramowanie to właśnie instalowało lokalne certyfikaty centrum i było w stanie atakować wszystkie połączenia, które użytkownik nawiązywał z internetem, właśnie atakować je w środku w celach reklamowych. Że w momencie, gdy ktoś wchodził sobie na, nie wiem, na Google, to mógł dorzucić sobie reklamę. Z tego względu, że właśnie miał podgląd i mógł modyfikować cały ruch, który przychodził czy przechodził do tych serwerów. Natomiast dużym problemem z tego oprogramowania było to, że okazało się, że klucze prywatne dla tych certyfikatów centrów są takie same praktycznie dla wszystkich laptopów. Więc jeżeli ktoś w tym momencie był w stanie sobie wziąć laptopa Lenovo, wziąć klucz prywatny, to był w stanie atakować wszystkich użytkowników Lenovo, stojąc sobie gdzieś poza siecią, gdzieś pomiędzy użytkownikami a serwerami. Także to była ogromna kompromitacja samego Lenovo, uznawana za jedną z największych kompromitacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i oczywiście tutaj warto jest tą granicę wyraźnie narysować. Bo jakby jestem całkowitym zwolennikiem tego, że kryptografia czy te protokoły powinny być bezpieczne, powinny być dostępne dla jak najszerszej ilości użytkowników. I absolutnie dla mnie jest niewyobrażalne, że możemy to tego typu rzeczy robić dla użytkowników w ich sieciach domowych czy dla ich prywatnego ruchu. To jest właśnie niedopuszczalne. Natomiast w sieciach korporacyjnych moim zdaniem wygląda to inaczej. Będąc właścicielem firmy, ja chciałbym mieć jednak wgląd, czy moi pracownicy są faktycznie na szczeblu. Ja wydaję taką zasadę, że generalnie gdzie zaczyna się zaufanie, tam kończy się bezpieczeństwo. Więc jeżeli ja muszę budować moje bezpieczeństwo na tym, że po prostu muszę komuś zaufać, to może się to kończyć bardzo źle. Pomijając już sytuację, że ciężko jest komuś zaufać, kogo się nie zatrudniło miesiąc temu, ale nawet jeśli, to nawet ludzie, którzy są godni zaufania dzisiaj, niekoniecznie muszą być godni zaufania jutro. Ludzi można przykupić, ale można też na przykład zastraszyć. Ktoś, kto jest godny zaufania, mimo wszystko może ulec, jeżeli ktoś zapuka do jego domu i pokaże zdjęcia jego dzieci. Także zaufanie jakby jest całkowicie... W momencie, kiedy musimy komuś zaufać, tak naprawdę oznacza to, że nie mamy narzędzi bezpieczeństwa do tego, żeby się zabezpieczyć. I to jest, tam już się właśnie skończyło bezpieczeństwo. Także w sieci korporacyjnej powinna być możliwość monitorowania tego ruchu i od zawsze była, tylko dla ruchu nieszyfrowanego. Oczywiście jest też tak, że użytkownik musi w przeglądarce mieć certyfikat centrum naszego rozwiązania, bo tylko wtedy nie będzie miał ostrzeżeń. Ale to jeszcze do tego za chwilkę wrócę. Gdzie można stosować NSA? No można stosować właśnie ze wszelkimi rozwiązaniami, które monitorują, czy parsują ten ruch, czy przychodzący, czy wychodzący, które są w stanie analizować dane, czy są w stanie analizować protokoły, ale nie są w stanie radzić sobie z ruchem zaszyfrowanym.
ze względu na to, że Lynx ma możliwość wysyłania kopii tego ruchu do kilku rozwiązań jednocześnie, dzięki temu możemy mieć kilka tego typu systemów, które są jakby od siebie niezależne, czy pełnią inną funkcję. Na przykład jeden system służy do data leak prevention, a inny system służy na przykład do weryfikacji, czy w ruchu nie ma malware. Możliwości. No, wspieramy oczywiście wszystkie wersje protokołów SSL i TLS, które można selektywnie wyłączać. Oczywiście SSL 2.0 czy 3.0 już nie są bezpieczne. Obsługujemy certyfikaty i podpisane, i samopodpisane docelowych serwerów. Obsługujemy oczywiście Server Name Indication, OCSP. Decrypt Once Feed Menu to właśnie oznacza tyle, że ten ruch, który odszyfrowujemy, możemy kopię wysłać do kilku rozwiązań. I co jest bardzo ważne i wydaje mi się krytyczne dla tego typu rozwiązań, to jest selektywne nieodszyfrowywanie ruchu. Czyli razem z naszym rozwiązaniem można również wykupić subskrypcję, gdzie my aktualizujemy na bieżąco listy adresów IP, dla których ruch nie powinien być odszyfrowywany. Czyli tam, gdzie nie ma ryzyka, że dane na przykład firmowe mogą wycieknąć, albo że może ktoś pobrać malware. Najlepszym przykładem są na przykład strony do bankowości elektronicznej. Tego typu adresy na pewno znajdą się u nas na białej liście. Do tego typu stron ruch nie będzie odszyfrowywany. Innym bardzo dobrym przykładem są wszelkie instytucje zdrowotne. Również tam do tych instytucji, jeżeli użytkownicy się łączą, logują, ten ruch również nie jest odszyfrowywany. No i oczywiście taki mocno praktyczna funkcjonalność. Przychodzący ruch od wybranych osób w firmie również może nie być odszyfrowany. Na przykład jeżeli prezes nie życzy sobie, żebyśmy monitorowali jego Facebooka, to też można zaznaczyć, że z jego adresem IP ruch nie będzie odszyfrowywany. No i oczywiście w przypadku awarii można zastosować bypass sieciowy, czyli jeżeli na przykład urządzenie ulegnie awarii albo straci zasilanie, to ruch może być puszczony. To są specjalne karty sieciowe właśnie z bypassem, gdzie w momencie, kiedy urządzenie przestaje odpowiadać, karta jakby zwiera styki i ruch sobie płynie obok. Jak zarządzamy certyfikatami? Więc przede wszystkim na naszym urządzeniu mamy dwa centra certyfikacji. Jedno, które nazywamy zaufanym, drugie, które nazywamy niezaufanym. Ponieważ jeżeli łączymy się na docelowy serwer, idea jest taka, żeby nie obniżyć poziomu bezpieczeństwa użytkownika. To jest bardzo ważne. Czyli jakby Lynx sam w sobie posiada te certyfikaty centrów, które posiadają popularne przeglądarki. Więc jeżeli my się łączymy na jakiś serwer i certyfikat tego serwera jest poprawnie podpisany przez certyfikat zaufanego centrum, to my wygenerujemy certyfikat dla tego serwera i my podpiszemy naszym zaufanym centrum certyfikacji. Natomiast jeżeli my nie jesteśmy w stanie rozpoznać certyfikatu docelowego serwera, to do wygenerowanego certyfikatu, do jego podpisu, użyjemy naszego niezaufanego centrum. Dzięki temu, jeżeli użytkownik łączy się na jakąś stronę, to jeżeli był to certyfikat zaufany, no to on nie dostanie ostrzeżenia. Jeżeli certyfikat nie był zaufany, dostanie ostrzeżenie. Idea jest taka, że certyfikat zaufany Lynxa instalujemy w przeglądarkach pracowników. Dzięki temu dla poprawnych stron nie będzie ostrzeżeń. Natomiast również kopiujemy większość pól z oryginalnego certyfikatu. Między innymi pola związane z ważnością certyfikatu. Czyli również, jeżeli certyfikat nie jest już ważny albo nie jest jeszcze ważny, to my też wygenerujemy certyfikat dokładnie z takimi samymi datami. Więc przeglądarka również wyemituje dokładnie to samo ostrzeżenie, że certyfikat na przykład jest już nieważny. I też weryfikujemy, czy certyfikat nie został unieważniony. Natomiast jest również możliwość wybrania klucza prywatnego certyfikatu dla wybranych serwerów. Jeżeli to są na przykład nasze korporacyjne serwery, no to możemy również na Lynxa wybrać klucz prywatny do tego naszego serwera, więc wtedy zwyczajnie nie będzie ostrzeżeń, bo certyfikat jakby się zgadza. Jeżeli chodzi o wydajność,
To są na razie plany. Planujemy cztery rozmiary urządzeń. Tego typu rozwiązania głównie analizuje się, czy określa się wydajność używając trzech parametrów. Przede wszystkim przepustowość ruchu szyfrowanego, ilość nowych sesji SSL czy TLS na sekundę, które jest w stanie urządzenie nawiązać i ile równoległych sesji jest w stanie urządzenie utrzymać. W tym momencie wyszliśmy z tym rozwiązaniem L3000, które ma wydajność powiedzmy OK, natomiast ta wydajność jest realizowana całkowicie w software'ze. W przypadku rozwiązania L5000 to będzie również realizowane tylko w software'ze, natomiast mam ambitny plan taki, żeby mieć rozwiązanie, które jest najszybsze na świecie. Taki jest ambitny plan na pierwszą połowę przyszłego roku. To rozwiązanie oczywiście będzie wymagało, i to nie są jakby też liczby całkowicie z kosmosu, to są pewne szacunki, które zrobiliśmy na bazie testów akceleratorów, które planujemy tam użyć. My współpracujemy, teraz testujemy akceleratory dwóch firm i to są jak najbardziej, wydaje się, realne liczby, które nie znaleźliśmy rozwiązania, które jest w stanie tego typu wydajność osiągnąć. Takie pytanie, to jest dla ruchu deszyfrowanego czy łącznego ruchu przepychanego przez tunel? To jest tylko ruch szyfrowany, to przepustowość. Tu przepustowość jest tylko dla ruchu szyfrowanego. Dla nieszyfrowanego no to są wartości dużo większe. Ale oczywiście ruch nieszyfrowany może również przechodzić przez urządzenie. Jeżeli chodzi o sesję na sekundę, to w protokołach TLS, protokół TLS wymaga też jakby zamknięcia sesji, to jest tak zwany SSL shutdown. Jakby tutaj sesja na sekundę określamy jakby pełny handshake SSL-owy i SSL shutdown. Także to jest jakby pełna sesja z shutdownem. To jest to, co tutaj mierzyliśmy. No i obietnica ma być taka dla tego samego rozwiązania, że jeżeli któraś z konkurencyjnych firm wyjdzie z rozwiązaniem szybszym, to klient będzie miał gwarancję, że my również postaramy się być jeszcze szybsi w najbliższej przyszłości. Ale to na razie w praktyce mamy rozwiązanie to. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli są jakieś pytania. Ja mam tylko pytanie, że powinien usłyszeć, że polska firma, mówi oczywiście znana od wielu lat, natomiast pytanie, jak to się spina finansowo? Bo rozumiem, że są rozwiązania, na przykład właśnie NGF-y, które potrafią deszyfrować SSL-a, tak? I teraz pytanie, bo rozumiem, że to taki jakby jest główny zamysł ekonomiczny, że kupujemy dużo mniejszego takiego firewalla, no i kupujemy SSL Inspektora, tak? Pytanie, co się tak spina finansowo, że rzeczywiście będzie to tanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wychodzi to taniej. W zależności od wielkości pudełka, powiedzmy, to rozwiązanie najwyższe będzie dość drogie. Natomiast jakby tutaj jest parę takich praktycznych aspektów. Raz, że takie właśnie Next Generation Firewall, one przeważnie mają mają funkcjonalność rozpinania ruchu SSL, ale bardziej, żeby mieć w materiałach marketingowych, że ta funkcjonalność po prostu istnieje, ale przy włączeniu tej funkcjonalności wydajność bardzo spada. To nie jest jakby korowa funkcjonalność tego typu rozwiązań. Poza tym, jeżeli mamy chociażby, a przeważnie w dużych korporacjach mamy kilka tego typu rozwiązań, więc układanie wszystkich tych rozwiązań po kolei, każdy sobie rozpina po kolei ruch szyfrowany, to raz, że opóźnienia bardzo zwiększamy, bo każdy z tych rozwiązań musi odszyfrować, zaszyfrować z powrotem, później kolejne odszyfrować, zaszyfrować. Wszystkie muszą sobie ufać, więc jest mocno niepraktyczne. Mamy jakby pojedynczy punkt awarii właśnie w tych wszystkich rozwiązaniach. W przypadku Lynxa właśnie stawiamy jedno tego typu pudełko, które ma bardzo niską, wprowadza bardzo niskie opóźnienia, jest nastawione na wydajność i jest w stanie ten ruch właśnie skopiować do wszystkich tych urządzeń równolegle do analizy. Więc na razie jesteśmy zaskoczeni, jak rynek na to zareagował. Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, bo tak naprawdę wyszliśmy z tym rozwiązaniem 2 tygodnie temu bodajże, oficjalnie. Mamy już pierwsze wdrożenie w Najwyższej Izbie Kontroli.
I na przykład tydzień temu już mieliśmy zapytanie z Korei Południowej o to rozwiązanie, więc no i też na polskim rynku mamy już kilka proof of concept, zaczynamy. Także wydaje się, że jest potrzeba takiego rozwiązania. Jakby co jest unikalne w tym rozwiązaniu, o czym nie wspomniałem, a co było jakby w temacie prezentacji, że jest to pierwsze europejskie rozwiązanie tego typu. Bo jakby konkurencja na tym rynku jest, jest kilka tego typu rozwiązań, ale wszystkie są ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie, które mogą mieć jakieś korzenie w Izraelu, ale to są przeważnie rozwiązania ze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj są pewne kontrowersje. Przykładowo rozmawiamy z jednym z dostawców, jednym z dużych dostawców rozwiązań DLP, który na rynek amerykański używa Bluecoata, czy rekomenduje Bluecoata do szyfrowania ruchu, ale z drugiej strony właśnie powiedział nam, że Bluecoat niezbyt się sprzedaje na przykład w Europie, zwłaszcza w Niemczech. I że jednak są obawy w Europie o tego typu rozwiązania ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na NSA. Także wydaje mi się, że europejskie rozwiązanie ma rację bytu, chociażby z tego względu. Może jeszcze jakieś pytania? Są? Nie, to bardzo dziękuję wszystkim.